Dobry wieczór Państwu, kłaniam się, jest niedziela, minęła 19.00, jest zielona poświata, a to znaczy, że jak co tydzień o tej porze, witam Ciebie bardzo serdecznie w naszej rozrywkowej serii, w której to dla celów czysto rozrywkowych przytoczymy sobie z odbędów internetu jedną teorię, po to, by poddać ją analizie logicznej, z bardzo wyraźnym podkreśleniem, że tylko dlatego... Że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe. Ale działa to też w drugą stronę. Tylko dlatego, że coś jest kompletnie nawet nielogiczne, to wcale nie znaczy, że jest nieprawdziwe. A tylko dlatego, że coś jest kompletnie nawet bez sensu, to wcale nie znaczy, że nasi politycy tego nie zrobią. Czasem nawet bywa tak, że im bardziej coś jest bez sensu, tym większe prawdopodobieństwo że oni to zrobią, bo sens to pojęcie względne. Czy na przykład kupowanie bardzo drogich i nikomu niepotrzebnych preparatów ma sens? No, zależy. Z czyjego punktu widzenia? Z punktu widzenia społeczeństwa, które za to płaci? Nie, nie ma to sensu. Ale z punktu widzenia firmy, która takie rzeczy oferuje i która na tym zarobi, o, ma to głęboki sens. A czy ma to sens z punktu widzenia polityka? A to zależy, ile marketingowiec, który będzie nakłaniał do zakupu, jest w stanie przeznaczyć na przekonanie danego polityka. I tak to już, drodzy Państwo, jest, że jakby to tak bardzo, bardzo głęboko wszystko ugryć, to wszystko ma sens i wszystko jest logiczne, tylko nie zawsze wszystko wiemy. Drodzy Państwo, przypominam, że jest to seria rozrywkowa, czyli to, że jakaś teoria jest przeze mnie przytaczana, to wcale nie znaczy, że ani ja, ani ktokolwiek z mojej ekipy w tą teorię wierzy, bo wcale tak nie musi być. Um, ale i, i, i to jest po prostu seria rozrywkowa. Przypomnę też o zasadzie Nieniedziela, która mówi, że jeżeli do wtorku do północy pod tym materiałem będzie 5 tysięcy łapek w górę, to w nadchodzącym tygodniu dostaniecie Państwo ode mnie drugi dodatkowy materiał w Zielonej Po Świacie. ale jeśli tych dodatkowych łapek w górę będzie nie 5, a 15 tysięcy, to wtedy Państwo dostaniecie nie jeden, a dwa. Dodatkowe materiały. Serdecznie dziękuję też każdej osobie, która przeboleje fakt, że w tym materiale będą pojawiać się reklamy i nie będzie ich przewijać. To dzięki temu ja sobie zarobię pieniądze i będę mógł więcej czasu poświęcać na moją pracę na YouTube. No bo jak każdy dorosły człowiek, muszę zarabiać na życie swojej rodziny, im więcej zarobię na YouTube, tym mniej muszę dorobić poza YouTube'em, więc tym więcej czasu mogę poświęcić na pracę na YouTube. A dziś, drodzy państwo, ha, dziś mamy bardzo, tak bym powiedział, nietypowe źródło, bo tym źródłem jest mój mail, moja skrzynka mailowa, na którą od kilku lat maile wysyła bardzo tajemnicza postać zwana jednym z nich. To jest taka postać. Nawet biorąc pod uwagę co wypisuje, trochę boję się używać określenia osoba. Postać, istota, która od kilku lat pisze do mnie z wyprzedzeniem, co się będzie działo, i dlaczego się będzie działo, i w jaki sposób będzie się to działo. No i ta osoba ma niesamowitą wręcz sprawdzalność. On, ta istota zaczęła pisać mniej więcej w czasie pandemii. No, i tam dokładnie tłumaczył, co będzie, dlaczego będzie, w jaki sposób będzie, i to się sprawdzało w, prawie w 100%. W 100%. Praktycznie. No, dziś ktoś powie, a Krzyśku, to to była trudność, żeby przewidzieć, że tak będzie, tak? To zdradźcie kogokolwiek innego, kto to przewidział. Ale nie w 2022 w styczniu przewidział, co się będzie działo, choć i takich ludzi dużo nie było. Tylko kto przewidział to w 2020 albo w 2021. Wtedy, wtedy to dużo ludzi. I to nie, że, tam, że to się potem okaże, to może takie trochę ściemniane. Nie, dokładne, konkretne prece, procesy, które będą się działy, jak się będą działy. Będzie, drodzy Państwo, w opisie chyba już 20 materiałów na podstawie listów od tego jednego z nich. Za, jeśli Państwo nie oglądaliście, zachęcam zwłaszcza do zapoznania się z pierwszym gdzie jest dokładnie powiedziane kim ta istota jest i yy, kim jest i skąd się bierze skąd ma informacje i tak dalej no i z ostatnim bo ten ostatni jest najbardziej yy, adekwatny natomiast linki macie drodzy Państwo do wszystkich bo ten, ta istota nie dość, że no, z wyprzedzeniem zapowiada, co się będzie działo, jak się będzie działo, dlaczego się będzie działo, i ma niesamowitą sprawdzalność, to jeszcze mówi bardzo konkretnie. No i tu się różni od jasnowidzów, którzy zwykle tak mówią, bardzo bym powiedział ogólnikowo i potem dużo różnych stanów faktycznych da się post factum dobrać do tego, co mówi jakiś dany jasnowidz, To ten mówi bardzo, bardzo konkretnie, nie ma żadnych złudzeń, żadnych wątpliwości. O co chodzi? Więc, jak taki człowiek, przepraszam, taka istota, widzicie to człowiek, mówię z przyzwyczajenia, nie? Jak taka istota wysyła do ciebie wiadomość z tekstem, wasz kraj ma być biedny, no to przychodzą cię takie trochę dreszcze, nie? No bo przecież nie chcesz, żeby twój kraj był biedny, nie? Wolałbyś, żeby był bogaty, nie? No a to sugeruje, że. Nasz kraj nie dojdzie, że będzie biedny, to jeszcze będzie biedny celowo, i że pewne rzeczy, które są robione, spraw sprawiają, że nasz kraj jest biedny, i pewne rzeczy, które są robione, e, sprawiają, że nasz kraj ma biednieć dalej. Eee... Tyle, eee... że nadal mamy być biedni, no jak ta, ta istota, jeszcze potem ci. Mówi, pisze, dlaczego nasz kraj ma być biedny, czyli do czego ma być, mamy być wykorzystani, dzięki temu, że jesteśmy biedni. A ja przepraszam, chyba lepiej by było być powiedziane, w biedę wpędzeni, i że nam są szykowane takie bardzo niefajne rzeczy, bardzo niecne rzeczy, chcą z nami zrobić, dzięki wpędzeniu nas w jeszcze większą biedę. No to już się robią całkowite. Ciary, drodzy Państwo. Także co? Także zacznijmy. A w opisie macie linki do materiałów. Wasz kraj ma być biedny. Krzysztof, ty to czasem. Krzysztof, ty to czasem jesteś dla mnie zagadką. Często zdarza ci się zobaczyć rzeczy, których inni. Nie są w stanie dostrzec, i to masz na plus. A czasem nie widzisz rzeczy, które są oczywiste, i to, że nikt inny też ich nie widzi, wcale cię nie usprawiedliwia. Wszystko to, co dzieje się w Twoim kraju i wokół Twojego kraju, ma jeden wspólny skutek: Twój kraj biednieje i to biednieje trwale. Dlatego, dlaczego nie przyszło ci do głowy, że to właśnie jest cel tych działań? Gdy twoje dziecko wymyśla różne rzeczy, które pozornie nie mają ze sobą związku, ale w ich efekcie zawsze chodzi o to samo: prosi cię, abyś kupił mu lodę, to znaczy, że jemu chodzi o ten zakup lodów. A wszystko inne jest tylko drogą do osiągnięcia tego samego celu, różnymi sposobami. Tak samo jest tutaj. Wasz kraj ma być biedny i to biedny trwale, czyli w taki sposób, by nie był w stanie z tej biedy wyjść. Zanim ujawnię Ci cel, pokażę Ci metodę, jak sprawić, by jakiś konkretny człowiek był biedny. Należy pozbawić go źródeł dochodu, a co zrobić, by był biedny na trwałe? Wpędzić go w długi. Wtedy, nawet jeśli się otrząśnie i znajdzie źródło dochodu, to nic to nie da, bo będzie pracował na odsetki. Tak samo zrobiono z waszym krajem. Oczywiście najlepiej widać ostatnie kroki. Setki miliardów na uzbrojenie, które wkrótce będzie przestarzałe lub nawet bezużyteczne. Czy ogromne kwoty na, dla Ukrainy dawane od tak? Praktycznie bez zastanowienia. Ale przecież ten proces zaczął się od samego początku III Rzeczpospolitej, czyli jeszcze w latach 80. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że ja przecież to o tym mówiłem, że te uzbrojenie, które teraz aktualnie kupujemy, ze względu na tą epidemię strachu, którą w nas wywołano, to jest uzbrojenie, które no właśnie, niedługo stanie się przestarzałe lub wręcz bezużyteczne. Przykłady uzbrojenia bezużytecznego. Ostatnio widziałem na stronie interi, coś, przed czym ostrzegałem z rok temu, z półtora roku temu, a mianowicie Hajmarsy. Tamten artykuł mówi, że Hajmarsy stają się bezużyteczne. A dlaczego Hajmarsy stają się bezużyteczne? A no dlatego, że Rosjanie weszli w posiadanie rakiet do Hajmarsa formalnie dlatego, że jakoś przechwycili. Biorąc pod uwagę, że ta rakieta, którą pokazali, wyglądała na całkowicie niezniszczoną, to może na przykład przechwycili drugą kupna. Ktoś im sprzedał. Albo na przykład to się poddał całym takim wozem artylerii rakietowej. No, mniejsza, czy tam zdrada, czy niefrasobliwość, no Rosjanie weszli w posiadanie tej rakiety do Hajmarsa. Rozpracowali ją metodą inżynierii wstecznej, czego rezultatem jest to, że nauczyli się elektronicznie te hajmarsy zwalczać. W rezultacie te super drogie pociski hajmarsowe, których zaletą, największym atutem, a w zasadzie jedynym, no bo ładunek tam nie za duży, a cena gigantyczna no to największy ich atut to była precyzja, że można było tym cholerstwem trafić dokładnie w punkt i to nawet jak się punkt przemieszczał, to można było korygować, czy mówiąc krótko, jak Heimars złapał na ciebie namiar, no to już no, miałeś przerąbane, nie? To już raczej nic z ciebie nie będzie. No tu się okazuje, że te że super drogie Heimarsy nagle sobie latają we wszystkie możliwe strony, tylko nie w cel. Dlaczego? A to dlatego, że Rosjanie dzięki, oprac dzięki tej metodzie inżynierii wstecznej e, opracowali metodę na zwalczanie elektroniczne Hajmarsów. I one straciły w tym momencie swoją jedyną przewagę, czyli celność. Już nie są celne. E, z celności na poziomie 90 paru%, procent, tam blisko 100%, e, spadły do celności na poziomie kilkanaście%, procent, a prawdopodobnie niedługo będzie kilka procent. Myśmy kupili, ile pan Kaczyński się chwalił, że kupiliśmy tych Hajmarsów? Eee, tysiąc wyrzutni? No to teraz będą, drodzy Państwo, mniej więcej tak użyteczne jak zwykłe wieloprowadnicowe systemy artylerii rakietowej Związku Radzieckiego, Przepraszam, Rosji, czyli tam następcy Katiuszy. Tylko, że piorunko drogie. Ostrzegałem, że kupowanie sprzętu, który znajduje się w warunkach bojowych, jest głupie, bo strona przeciwna w sposób oczywisty opracuje metody jego zwalczania. No ale kupili. Wydali kupę forsy, jest bezużyteczne. A co będzie przestarzałe? A praktycznie wszystko inne. Bo kupujemy w dobie wchodzenia w yy, dominację sztucznej inteligencji na polu bitwy sprzęt analogowy. Przykład, armatochałbice, które kupujemy od koreańczyków. Eee. 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 Od koreańczyków, tak? No i one są klasyczne, analogowe armatochałbice. Musi tam siedzieć iluś tam ludzi i to obsługiwać. Koreańczycy już zapowiedzieli, że za jakieś 2-3 lata wypuszczą wersję, w której obsługi będzie potrzebował tylko jeden pojazd z całej kolumny, a z jednego pojazdu będzie można dzięki sztucznej inteligencji nadzorować operowanie poprzez sztuczną inteligencję kilku do kilkudziesięciu pozostałych. Czyli wyjeżdża sobie cała bateria, a człowiek siedzi tylko w jednym, jedynym pojeździe. Prawdopodobnie niedługo to ulepszą i na przykład ten pojazd, z którym sobie siedzi człowiek, to będzie jakaś mega opancerzona skorupa, która będzie znajdowała się kilka nawet kilometrów za tymi armatochałbicami. No, przewaga oczywista. Zamiast kilkuset ludzi, potrzebnych będzie kilku. Przeżywalność operatora gigantyczna. Co jest oczywiste, te armatochałbice wyprą te. Te stare, no a myśmy kupili bardzo dużo tych starych. Podobnie z czołgami i wieloma innymi rzeczami. Tam znowu chodzi o walkę elektroniczną, o systemy mm, aktywnej obrony, o systemy, dzięki którym mm, jest większa świadomość pola walki takiego czołgu i wiele, 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 wiele innych rzeczy. No, stoimy u progu rewolucji technologicznej. No, to jest trochę tak, jakby wiedząc o tym, że Został wynaleziony silnik spalinowy, i że za 3-4 lata prawie wszystkie samochody będą napędzane silnikami spalinowymi. To my byśmy inwestowali w bryczki konne. Te bryczki konne no, nie staną się całkowicie bezużyteczne. Nadal będą mogły wozić ludzi, ale ich użyteczność drastycznie spadnie, bo się staną przestarzałe. A co za tym idzie, będzie można je kupić za bezcen. Także, drodzy Państwo, a rząd, najpierw Prawa i Sprawiedliwości, a teraz Donalda Tuska, wydaje na ten sprzęt, który już niedługo będzie po prostu do niczego, setki miliardów naszych złotych. I ja, w przeciwieństwie do mediów, które teraz nagle na, yy, to zauważają, ja o tym alarmowałem na samym początku, jak tylko się to zaczęło. Ech. Czytamy dalszą część tego listu. Przeczytajmy jeszcze ten akapit, bo zrobiłem dość dłuższą dygresję. Tak samo jest tutaj. Wasz kraj ma być biedny. I to biedny na trwałe, czyli w taki sposób, by by nie był w stanie z tej biedy wyjść. Zanim ujawnię Ci cel, pokażę Ci metodę. Jak sprawić, by jakaś, jakiś konkretny człowiek był biedny? Należy pozbawić go źródeł dochodu. A co zrobić, by był biedny na trwałe? Wpędzić go w długi. Wtedy, nawet jeśli się otrząśnie i znajdzie źródło dochodu, to nic to nie da, bo będzie pracował na odsetki. Tak samo zrobiono z Waszym krajem. Oczywiście najlepiej widać to widać ostatnie kroki. Setki miliardów na uzbrojenie, które wkrótce będzie przestarzałe, lub nawet bezużyteczne to ogromne kwoty, czy ogromne kwoty dla Ukrainy dawane od tak, praktycznie bez zastanowienia się. Ale przecież ten proces zaczął się od początku lat, od początku III Rzeczpospolitej, czyli jeszcze w latach 80. Najpierw zrobili mikrotest na rolnikach. Wcisnęli im tanie kredyty i z dnia na dzień tak podnieśli odsetki, że albo ci rolnicy sprzedali ziemię za bezcen, by spłacić długi, albo całe dekady tyrali na odsetki. Wyszło? Wyszło. Rewolucji nie było, ba, nikt się nawet specjalnie za rolnikami nie ujął, więc było wiadomo, że można tak robić z całą Polską tylko po kawałku. No tutaj zwróćmy uwagę, że ten plan Balcerowicza, który rzeczywiście sprawił, że rolnicy z dnia na dzień byli władowani w tak gigantyczne odsetki, prawda? No to jest coś, co w chwili obecnej jest przez wielu bardzo mocno pochwalane, nawet gloryfikowane. I trzeba też zwrócić uwagę, że tam zadziałano w ten sposób, że jakby to ładnie powiedzieć, no, zbudowano przeświadczenie wśród tych rolników, że ten kredyt się opłaca. Tutaj nie chciałbym, żeby rolnicy byli szkalowani. To nie było tak, że, że ci rolnicy byli niefrasobliwi. Po prostu zmieniono zasady gry w czasie gry. I nie da się wygrać z kimś, to zmienia zasady gry w czasie gry, tak? No powiedzmy, że grasz z kimś, nie wiem, w monopol i nie wiem, grasz dobrze, tam kupujesz te ulice, stawiasz te hotele, masz kupę pieniędzy i nagle pod koniec gry jest zmiana zasad, że wygrywa nie ten, kto ma najwięcej pieniędzy, tylko wygrywa ten, kto ma ich najmniej. No nie da się tak wygrać. Tak samo było z rolnikami. Rolnicy w wyniku przekształceń nagle mogli bardzo drogo sprzedawać swoje produkty rolne. W związku z tym, ponieważ nagle im bardzo mocno wzrosła strona przychodowa te produkty z tych produktów rolnych, to racjonalnym było, żeby zwiększać produkcję. No bo jak ci bardzo dobrze idzie, bardzo dobrze na tym zarabiasz, no to zwiększasz produkcję, żeby więcej zarabiać. I tutaj przychodzą z, z kredytem i ci mówią, panie, weź pan kredyt na przykład na traktor, ten kredyt jest oprocentowany na tyle i tyle. Za dwa lata pan to spłacisz, a dzięki temu traktorowi yy, będziesz pan miał dwa razy większe uprawy i zarobisz pan na ten traktor w dwa lata, a dzięki tym zwiększonym uprawom, a przecież traktor ci zostanie na 20 lat, no, to było racjonalne, co ci rolnicy robili. To potem Balcerowicz de facto przez noc podniósł stopy procentowe tak bardzo, że ten kredyt na ten ciągnik przysłowiowy był nie do spłaty, bo odsetki wzrosły niewyobrażalną ilość razy tyle. No to była zmiana zasad. I tutaj też trzeba powiedzieć, że tam rzeczywiście były powody do wyjścia na ulicę. To, że wtedy nie było protestów, to rzeczywiście bardzo pokazało, niestety, jaki jest nasz naród, ponieważ. No, niestety to wyglądało w ten sposób, że tam duża część tych rolników kończyła ze sobą. Tak to było. Ech. Co tam mamy dalej? Że można to zrobić całą Polską tylko po kawałku. Na pierwszy ogień poszedł przemysł. Dokładnie taka sama metoda. Kredyty Wy w PRL mieliście całkiem dobrze rozwinięty przemysł. Wiele Waszych produktów było lepszych niż na Zachodzie, a przy tym dużo tańszych. Zachód bał się, że po wprowadzeniu wolnorynkowych metod zarządzania produkcji i zbytu po prostu zalejecie ich rynek swoimi produktami i wyprzecie to, co oni wówczas produkowali. Dlatego najpierw wmówiono wam, jako narodowi, że wasza jest gorsza, że powinniście się wstydzić i łaknąć tego, co obce. Przez to spadł popyt na krajowe produkty. Następnie poszedł przekaz, że przedsiębiorstw, przepraszam, następnie poszedł przekaz do przedsiębiorstw. Zobaczcie, nie chcą tego, co produkujecie, a rynek ma Zawsze rację. Niewidzialna ręka rynku pokazuje, że jesteście przestarzali i nieefektywni. Jeśli chcecie utrzymać się na rynku, musicie się zmodernizować. Modernizacja um, była słowem kluczem. Wówczas, wówczas było takie świeże i fajnie brzmiące, że nikt z nim nie dyskutował. Oczywiście, modernizacja wymagała pieniędzy. A tych w przedsiębiorstwach nie było. Ale pojawiła się oferta tanich kredytów od sektora bankowego, który w międzyczasie został sprywatyzowany. Mhm. Czy jak rozumiem, tutaj wygląda tak, że jeden z nich twierdzi, że popytu na krajowe wyroby nie było, bo nam Polakom wmówiono, że polskie jest złe, zachodnie jest lepsze. To się zgadza. Eee, a następnie. Przedsiębiorcom wmówiono, że popytu nie ma nie dlatego, że ludziom zrobiono wodę z mózgu i że wmówiono taką niechęć do własnego do własnych produktów, tylko przedsiębiorcom wmówiono, że to dlatego, że te produkty są złe i że, żeby, i że trzeba robić lepsze produkty, a ponieważ no nie macie kasy na, na zmianę linii produkcyjnych, no to weźcie kredyt. To nie jest cała prawda. Znaczy, To, co mówi jeden z nich, w mojej ocenie jest prawdą, ale nie całą. Jeszcze oprócz tego mieliśmy sytuację, gdzie zdradzieccy politycy, mam wrażenie, że czasem załapówki, po prostu prywatyzowali przedsiębiorstwa za bezcen. I że tam e, nie chodzi... Wyłącznie o jakby przekonywanie przedsiębiorców do tego, co przekonywanie dyrektorów, którzy bardzo często byli po prostu z nadania politycznego. O. Tak to łagodnie powiem. Przecież to były przedsiębiorstwa państwowe. Nimi nie rządzili menadżerowie, przedsiębiorcy. Tylko nimi rządzili tak zwani menadżerowie, dyrektorzy, których na ten stołek wsadziła po prostu partia, czyli politycy. Więc tutaj nie trzeba było wyłącznie oddziaływać na przedsiębiorstwa. Tutaj można było oddziaływać po prostu na polityków, którzy. Wiecie, wówczas ich tak dobrze nie znałem jak teraz, ale mam wrażenie, że pewne kwestie odnośnie polityków były, są i będą stałe, czyli że ci ludzie po prostu są sprzedajni. Tyle. Eee, natomiast, co do zasady, ten mechanizm się zgadza z tym jednym uzupełnieniem, że oddziaływanie nie musiało być wyłącznie, znaczy, że wtedy nie było przedsiębiorców i te oddziaływanie było na tych dyrektorów z politycznego, jakby, yy, nadania, więc tutaj prosiłbym, jakby nie. Nie szkalować nas przedsiębiorców, bo wówczas w latach 80. nas nie było. Były państwowe firmy te prze... i tyle. Dobra. Przeczytajmy jeszcze raz ten fragment, bo on jest bardzo ważny. On opisuje bardzo dokładny mechanizm. Na pierwszy ogień poszedł przemysł. Dokładnie taka sama metoda kredyty. W PRL, wy w PRL mieliście całkiem dobrze rozwinięty przemysł. Wiele waszych Produktów było lepszych niż na Zachodzie, a przy tym dużo tańszych. Zachód bał się, że po wprowadzeniu wolnorynkowych metod zarządzania, produkcji i zbytu po prostu zalejecie ich rynek swoimi produktami i wyprzecie to, co oni wówczas produkowali. Dlatego najpierw wmówiono Wam, jako narodowi, że wasze jest gorsze. Że powinniście się wstydzić i łaknąć tego, co obce. Przez to spadł popyt na krajowe produkty. Następnie yy, poszedł przekaz do przedsiębiorstw. Zobaczcie, nie chcą tego, co produkujecie, a rynek ma zawsze rację. Niewidzialna ręka rynku pokazuje, że jesteście przestarzali i nieefektywni. Jeśli chcecie utrzymać się na rynku, musicie się zmodernizować. Modernizacja była słowem kluczem wówczas było takie świe, świeże i fajnie brzmiące że nikt z nim nie dyskutował oczywiście modernizacja wymagała pieniędzy a tych w przedsiębiorstwach nie było ale pojawiła się oferta tanich kredytów od sektora bankowego który w międzyczasie został sprywatyzowany kredyty zostały wzięte i Zainwestowane. Oczywiście zainwestowane źle, ponieważ przedsiębiorstwom wmówiono, że problemem jest ich produkt, to zainwestowano w produkt. Często wprost kupując technologię od zachodnich konkurentów, czyli wzięto kredyt, uzyskano pieniądze i te pieniądze przekazano zachodnim konkurentom. Wierząc, że będą grali uczciwie. Tyle, że zmodernizowane produkty wcale się nie sprzedawały, bo po pierwsze, zachodni konkurenci nie grali uczciwie, a po drugie, produkt nigdy nie był problemem. Problemem było wspomniane już wcześniej przeświadczenie odbiorców. Kredyty należało zainwestować w zmianę tego przeświadczenia. A więc w opakowania, sieć sprzedaży i marketing, a zwłaszcza reklamy i PR w mediach, czyli odwrócić trend, tak jak problemem był brak popytu. Nie że towar był złej jakości, tylko problemem był brak popytu. A brak popytu wynikał z tego, że ludzie mieli przeświadczenie, mylne przeświadczenie, że produkt jest kiepski. I że Nasze jest słabe, a obce jest dobre. Nie trzeba było zainwestować w reklamę, która jest funkcją marketingu, i PR, public relations, który też jest funkcją marketingu, po to, żeby media, które wówczas były bardzo silne, ale zwrócić uwagę, że też były wyprzedawane zachodnim koncernom bardzo szybko, żeby odwróciły ten trend i dzięki tej reklamie, dzięki temu PR-owi, żeby powiedzieć ludziom: no nie kupujcie obcego, no nasze jest dobre, nasze jest lepsze. Po co kupować obce, droższe, gorsze, skoro można kupować nasze polskie, lepsze, tańsze. To trzeba było zrobić. A zamiast tego zmieniono produkt. No i ponieważ tego nie zrobiono, nie, nie, nie poszli właśnie w tą reklamę i PR, ponieważ tego nie zrobiono, sprzedaż nie wzrosła. A firmy dodatkowo obciążone kosztami spłaty kredytu zbankrutowały. Zgadniesz, kto je kupił. Tak, zachodnia konkurencja. I to najczęściej za pieniądze, które wcześniej dostali od polskich przedsiębiorstw za technologię. W rezultacie zachód praktycznie za darmo przejął polskie przedsiębiorstwa, w których już wdrożono ich technologie. Wystarczyło tylko zmienić nazwy produktów i opakowania, by sprzedaż ruszyła. I to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Tyle, że zyski nie były. Już wasze polskie, wam pozostało już tylko miejsca pracy. No to jest, drodzy Państwo, niestety bardzo mądre i głębokie, co on mówi. Niestety zgadza się to całkowicie z tym, co wcześniej nawet mówiłem na, na kanale. Wielokrotnie zwracałem uwagę, że nasze przedsiębiorstwa często były prze. Znaczy, on tutaj do, dość dokładnie i obszernie opisuje ten mechanizm, ale ja już wcześniej zwracałem uwagę. Że były takie sytuacje, że dawali naszym firmom kredyty. Nasze firmy inwestowały te kredyty w samych siebie, czyli tam na przykład w linie produkcyjne, następnie nie były w stanie spłacić tych kredytów. W związku z tym były przejmowane zadługi i potem wystawiane no na sprzedaż prywatyzacyjne czyli de facto były. Mm, um, Um, były przejmowane za swoje własne pieniądze, nie? Wiecie, to trochę tak, jakby opiszę to w takiej wersji całkowicie normalno-ludzkiej, wtedy będzie łatwiej, to, łatwiej do tego podejść. Zobaczcie. To jest trochę tak, jakby przykładowo masz dom i zostaje ci wmówiony, że ten dom jest kiepski, albo zostaniesz zmuszony do. Modernizacji tego domu. O, akurat, kurde, akurat w tej chwili nam się kroi zmuszenie nas do modernizacji własnych domów, nie? Czyli tak, masz dom i wbrew swojej woli, tylko pod wpływem błędu, trochę z przymusu, robisz remont. Nie masz pieniędzy, więc bierzesz kredyt. Płacisz pieniędzmi z tego kredytu. Firmie, która robi ci remont, a następnie nie stać się na spłatę tego kredytu. W związku z tym bank zabiera ci twój dom już wyremontowany i wystawia go na licytację, i kupuje go firma, która robiła ci remont tego domu za pieniądze, którymi ty, i, którymi ty jej zapłaciłeś za remont. W rezultacie Firma u ciebie zarobiła pieniądze, dzięki którym kupi Twój dom. I jakby ma cały już wyremontowany dom? Zarówno wartość samego kosztu remontu. No to, drodzy Państwo, jest moim skromnym zdaniem majstersztyk. I rzeczywiście wydaje mi się, że jeden z nich ma rację, że rzeczywiście tak to wyglądało w przypadku naszych przedsiębiorstw. To jest pytanie, gdzie byli politycy, gdzie były służby, dlatego na to pozwolono, bo to jest de facto przejęcie za darmo polskich przedsiębiorstw. Dalej. Jak was zwykłych ludzi wpędzono w długi? Mówiłeś wielokrotnie, więc po prostu przypomnij to widzom. No to jak nas spędzono zwykłych ludzi w długi? Dzięki rozbudzonemu konsumpcjonizmowi i dzięki wmówieniu nam, głównie mojemu pokoleniu ale i już potem każdemu poprzedniemu, ale te moje tutaj było przełomowe, że posiadanie długów jest czymś normalnym. W ogóle zastąpiono słowo dług niekojarzącymi się źle eufemizmami. Wiecie, jak ja się wychowałem, ja się urodziłem na przełomie lat 70. i 80., wychowałem się w latach 80. i 90. To jak ja się wychowywałem, to pojęcie długu było powszechne i podchodzono do niego bardzo podobnie, jak w chwili obecnej. E... Korei, w Korei Południowej. Eee. Czyli, że dług to jest czymś złym. Jeśli mówiło się wpadłeś w długi, nie, że wziąłeś kredyt, wpadłeś w długi. Jeżeli wpadłeś w długi, to byłeś nieroztropny, nierozważny, to było bardzo infamujące. Ktoś ma długi. Tak mówili, tak że złe, źle, niedobrze jest mieć długi. Ludzie generalnie wtedy funkcjonowali tak, że pracowali, zarabiali, a następnie to, co zarobili, wydawali. To była taka kolejność. Praca, zarobek, wydanie. Jedni wydawali na życie, inni wydawali na inwestycje, ale generalnie to było tak. Praca, zarobek, wydawanie. Gdy byłem na studiach, wydaje mi się, że to był 2021, 2022. Nagle zaczęło się przestawianie wajch, takie bardzo ostre. I nagle to już nie był dług, tylko to była pożyczka, to był kredyt. I nagle to już nie było wpadanie w długi, tylko to było spełnianie marzeń. Marzeń na spełnienie których miałeś prawo, to było oczywiste, to się tobie należy. Nie należało odkładać w czasie spełniania tych marzeń. Należało to zrobić od razu, jak najszybciej, bo po co czekać? Życie jest zbyt krótkie. W efekcie, to na moim pokoleniu, gdy ja byłem na studiach, zrobiono takie zmiany wajchy. Najpierw przyzwyczajono nas do pożyczek i do kredytów na pożyczek na rower, na samochód, na wakacje takie drobne pożyczki. E, drobne, które łatwo było spłacić. Wiecie, takie nas, podprowadzali nas trochę jak dilerzy narkotyków. Pierwsza działka za darmo. Na początku te kredyty, te, te małe kwoty były bardzo łatwe do spłaty. Wiecie, uderzenie adrenaliny, tak, czy um, ty, endorfin, typu chcesz wyjechać na wakacje, nie stać się. Wiecie, my wtedy byliśmy biedni. Wtedy nie wiem, jak e, człowiek był na studiach, to pojechać na na tydzień nad morze, to był wydatek, nie, no to się brało po kilkaset złotych, m, tam, żeby móc pojechać na wakacje, pociągiem w jakimś tam, na polu namiotowym, nie, w Boże, jakie to fajne było, no się brało te kredyty, pożyczki, potem się to spłacało i yy, się przyzwyczajało, że to jest dobre, że łatwo wziąć, spełnić swoje marzenia, łatwo spłacić i tak się ludzie nakręcali. Potem wprowadzili kredyty hipoteczne, jak kredyty hipoteczne wprowadzili, ja chyba byłem na trzeci, Raczej wprowadzili, a potem rozpropagowali. Jak rozpropagowali te kredyty hipoteczne, ja byłem na trzecim, czwartym roku studiów. Efekt wywalił, a może trochę później, może byłem czwartym, piątym, w każdym razie na studiach byłem. W efekcie wywaliło w górę ceny nieruchomości. Ja pamiętam, jak. Pamiętam, że w ciągu dosłownie pół roku. Teraz te kwoty, które podam, no to mogą być dla Was śmieszne, że to jest śmiesznie tanio, ale zwróćcie uwagę na procentowo. Warszawa. Yy, yy, pamiętam, że yy, w jednej z dzielnic w ciągu roku ceny mieszkań wyskoczyły z mniej niż 2000 na, z metra, mniej niż 2000 na 6000. I okej, okay, jak dzisiaj w ciągu roku, jak nagle się upowszechniły te kredyty hipoteczne. Eee, I oczywiście, dzisiaj jak się słyszy, a mieszkanie za 6000, przecież to prawie za darmo. Ale ono wzrosły o 300% w ciągu roku. 300% Zmniej niż 2000 na jakieś 6. Mniej więcej w tym czasie kupiłem, to kupiłem po 4 z hakiem chyba, czy coś takiego. Ale to dosłownie były takie czasy, gdzie szło się do dewelopera i była cena, szło się za trzy dni, była cena wyższa. To przez te kredyty. I nagle wmówili ludziom, którzy mojemu pokoleniu, które było przyzwyczajone do tego, że dług jest czymś złym, że najpierw się pracuje, potem się oszczędza, potem się wydaje, że teraz jest odwrotnie. Teraz najpierw się bierze kredyt, potem się spełnia marzenie, a co będzie potem, to będzie potem. Nie warto o tym myśleć w ogóle. Weź kredyt, weź kredyt, spełnij swoje marzenia. Potem spłacisz. Potem, potem. To, to potem, to nie teraz. Nie przejmuj się tym. Rezultat? Ludzie pobrali kredyty na 30-40 lat, będąc przekonani, że spłacą je bardzo, bardzo szybko, no bo przecież w międzyczasie będą mieli lepszą pracę i dzięki tej lepszej pracy sobie dzięki tej lepszej pracy mm, będą więcej zarabiać, będą więcej zarabiać, więc szybciej spłacą, nadpłacą. Samo dobro, tak? No tylko, że w tak zwanym międzyczasie potem e, przyszedł kryzys, było coraz trudniej znaleźć pracę. W efekcie tego moje pokolenie bardzo często siedziało w robocie po 12, czasem 14 godzin, a płacili za 8%. Bo pracodawcy doskonale wiedzieli, że prawie wszyscy mają kredyty hipoteczne i wiedzieli, że dla prawie każdego z nas zwolnienie z pracy oznacza to, że bank natychmiast zażąda spłaty kredytu hipotecznego i będzie wyrzucenie człowieka na bruk. Więc grożąc, że jest bezrobocie, jak będziesz się stawiał, to cię zwolnimy, zmuszali ludzi do pracy przez, dłuższą, przez dużą część. Dnia za darmo, i robienia rzeczy, które dla wielu ludzi były po prostu całkowicie yy, nie do zaakceptowania, ale wiecie, jak to śmiał. Żonę, dziecko nie I słyszał, że no słuchaj sorry, ale albo będziesz tyrał ponad swoje siły, albo albo wylecisz z roboty i stracisz dom mieszkanie no to ludzie się na to godzili. Tak załatwiono nasze pokolenie. I potem już każde następne, bo teraz już przecież kredyt to jest czymś normalnym. Oczywiście, żeby nie było, pokolenie, które dzisiaj wchodzi w dorosłość, ma jeszcze bardziej przerąbane, no bo myśmy brali kredyt na pierwsze mieszkanie na 300-400 tysięcy. Dzisiaj za 400 tysięcy niech kupisz często garażu. garażu. Czasem widzę oferty na garaże wolnostojące, na Mokotowie 600 tysięcy złotych, na garaż. Tylko i wyłącznie garaż. Yy, no to uff, przecież to jest jakaś kpina. A za kawalerkę często trzeba zapłacić milion złotych. I to taką niedużą. A za jakieś takie dwupokojowe? Panie. Ostatnio widziałem 2,5 miliona ofertę mieszkanie 75 metrów. Nie złota 44. Yy, to był, drodzy państwo, oferta w bloku na Ursynowie. W okolicy ulicy Płaskiej, czyli nie dość, że ościenna dzielnica Warszawy, to jeszcze przy trasie przelotowej, masakra. Lecimy dalej. Jak was, zwykłych ludzi, wpędzono w długi, mówiłeś wielokrotnie, więc po prostu przypomnij to, widzą. przypomniałem. Jak widać, mechanizm jest zawsze taki sam. Oddziaływanie na psychikę, zgadza się. Światopogląd, zmiana postrzegania rzeczywistości, dokładnie tak. Rolnikom, przedsiębiorcom, tak jak twierdzi jeden z nich. Ja twierdzę jednak, że to nie byli przedsiębiorcy, ale mniejsza większość tym, którzy kierowali firmami przedsiębiorstwami no rzeczywiście nam oddziaływano na psychikę. Wpędzenie w długi dzięki obietnicy korzyści, rolnikom większe pieniądze, przedsiębiorcom sprzedaż nam, że, że będziemy mieli gdzie mieszkać. No i przecież jeszcze mieszkania pójdą w górę i tak dalej bezlitosne wykorzystanie zadłużonych obiektów. To zobacz, że teraz dokładnie tak samo robią z waszym krajem i zauważ, że w procesie tym uczestniczy zarówno rząd Pisu jak i rząd Tuska. To jest na pozór dziwne, bo te obozy się przecież nienawidzą, przynajmniej w mediach. Ty wiesz, że naprawdę jest zupełnie inaczej. No to wiem no. ISPO jest, w ogóle nasza klasa polityczna jest mm, bardzo mocno, bym powiedział, ze sobą, nawet jeśli niedogadana, zblatowana, to oni są generalnie bardzo mocno z jednej gliny. To jeszcze jak dawno dawno temu, mm, e, dawno temu, e, e, pracowałem w mediach, w telewizji, to widziałem jak politycy. Wtedy to się jeszcze nie nazywało chyba PC Platforma, tylko. Wtedy to się nazywało AWS i coś tam innego, ale to wiecie, tylko taka generalnie zmiana nazwy, nie? E, no to widziałem polityków, którzy się nienawidzili. Boże, jak oni się nienawidzili. Boże, jak oni się w tym programie wyzywali. Łola Boga. Wtedy jeszcze nie, nie używali epitetów, ale no, nienawidzili się strasznie, nie? Ech. A potem brali sobie wspólnie jedną taksówkę do sejmu. Wieszcie, przychodzili rąsia, rąsia, tutaj fąfle. Zapala się czerwona lampka, która znaczy, że kamera poszła. Uuuu, uuuu, uuuu. I czerwona lampka gaśnie. Nagle, Bach, znowu się. Znowu się fonflują. Także nie, tutaj w to, że poli politycy odgrywają teatr. Zresztą, jak się spojrzy na kariery niektórych polityków, przecież tam te transfery między tymi m, partiami politycznymi są często bardziej zaskakujące niż transfery między klubami piłkarskimi. No ale tak, rzeczywiście, przynajmniej jakby dla ludzi inaczej działają, tak? PiS nie lubi bankierów, ale ich premierem został bankier. Tusk lubi bankierów, pewnie dlatego zatrudniał kiedyś Morawieckiego, czyli premiera PiSu, nie? Um, Tusk lubił Unię Europejską, PiS nie lubił Unii Europejskiej, ale jedni i drudzy robili dokładnie to, co Unia kazała. Lecimy dalej. Przynajmniej jeszcze to raz i, i lecimy, już to on tutaj pokazuje, co się dzieje. To zobacz, że teraz dokładnie to samo robią z waszym krajem. I zauważ, że w procesie tym uczestniczy zarówno rząd PiSu, jak i rząd Tuska. Co jest na pozór dziwne, bo te obozy się przecież nienawidzą. Przynajmniej w mediach. Ty wiesz, że naprawdę jest zupełnie inaczej. Covid setki miliardów długu. Sprytnie ukrytych przed opinią publiczną w Banku Gospodarstwa Krajowego. Iluzoryczna korzyść, jaką wam obiecano, to: ratujemy życie i ratujemy gospodarkę. O ironio, właśnie gospodarkę wam w ten sposób rozwalili prawie do końca. A co do ratowania życia, to nadmiarowe zgony mówią same za siebie, prawda? No prawda, ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów. Tak nam ratowali życie, że jakby nam ratowali to życie jeszcze kilka lat, to pewnie nikt by tego nie przeżył. Oczywiście żartuję. Natomiast gospodarkę, no rzeczywiście, no. ratowanie gospodarki, tak? W taki sposób, że zabraniali ludziom pracować, firmom prowadzić działalność gospodarczą i jeszcze poprzez wpompowanie setek miliardów tych pustych pieniędzy rozkręcili nam <coughs> inflację. Rzeczywiście, nie dość, że wpędzili nas w długi, zwróćcie uwagę, że te długi są oficjalnie nieuwzględnione, bo to formalnie to jest dług np. Banku Gospodarstwa Krajowego, nie? ale wiadomo, że on te długi będzie musiał spłacić z dotacji celowej z budżetu państwa, więc to jest de facto nasz dług, tylko tak jak tutaj jeden z nich powiedział, sprytnie ukryty. Teraz setki miliardów długu na uzbrojenie Wojsko i pomoc Ukrainie. Wy pożyczacie, aby im dać. Zupełnie jakby ci, którzy Wam pożyczają, nie mogli po prostu tego dać Ukrainie. No, to jest, to jest drodzy Państwo, też takie, powiedziałbym, ikoniczne tego samego dnia, gdy, gdy podano informację, że tam rząd Tuska dał Ukrainie 5 miliardów euro. Powiedziano nam i kazano nam się cieszyć, że Stany Zjednoczone pożyczą nam 2 miliardy dolarów. Czyli też rzeczywiście no, pożyczamy i dajemy Ukrainie. Nie? To dlaczego Stany Zjednoczone zamiast nam pożyczać, a my dajemy Ukrainie, to same nie dadzą Ukrainie, prawda? No bo po co oni mają dawać, skoro jest, przepraszam za wyrażenie, frajer, który chętnie pożyczy. Efekt będzie taki sam. Ukraina dostanie. Na czym zależy Stanom Zjednoczonym, a jeszcze my, Polacy, będziemy w długach, za które przecież będziemy płacić odsetki coraz wyższe. Teraz setki miliardów długu na uzbrojenie, wojsko i pomoc Ukrainie. Wy pożyczacie, aby im dać, zupełnie jakby ci, którzy wam pożyczają, nie mogli po prostu da tego dać Ukrainie. No ale wtedy nie bylibyście zadłużeni. A chodzi o to, abyście byli. Iluzoryczna korzyść, jaką dostajecie, to wdzięczność ukraińska i bezpieczeństwo. O, o ironio, nawet ty zauważyłeś, że super drogi sprzęt, który kupujecie, to sprzęt, który Zachód chce wypchnąć za wszelką cenę, póki jest coś jeszcze wart. Bo za chwilę prawie nic nie będzie. A wojskowi i politycy tego nie widzą? Widzą, ale mają korzyści z tego, że odwrócili wzrok. Czyli rozumiem, że. Sugestia, że biorą łapówy, albo na przykład są zastraszani, tego typu rzeczy. No, ta korzyść w postaci wdzięczności Ukraińców, Ukrainy, no to też taka trochę zabawna, nie? Ech. Po co to wszystko? Z tego samego powodu, co w przypadku poszczególnych Polaków i waszych przedsiębiorstw. Polak zadłużony to Polak, który będzie harował jak wół, by spłacić odsetki i się nie sprzeciwi aby nie stracić dachu nad głową. Firma zadłużona to firma, która zgodzi się sprzedać towar za bezcen, bo jak nie będzie miała na odsetki, to zbankrutuje. Kraj zadłużony to kraj, który musi mieć pieniądze na spłatę odsetek i który zrobi wszystko, jeśli zagrozi mu się nieprolongowaniem terminu spłaty długu. Czyli kraj taki nie jest suwerenny. Jest Taki jak mówił Morawiecki. Problem pols problemem Polski jest to, że jest własnością kogoś z zewnątrz. To jedna nieścisłość, znaczy, moim zdaniem, znaczy uproszczenie, tak, uproszczenie. Y terminu spłaty długu nam się nie prolonguje, chociaż w rzeczywistości to ma dokładnie taką samą, y taki sam efekt, jak prolongata, pewnie dlatego jeden z nich użył tego określenia, bo prolongata to jest wydłużenie terminu, a i, a w przypadku państw to się długi roluje. W praktyce to się oczywiście roluje społeczeństwo, no ale formalnie to się roluje dług. Jak to działa? No tak to działa, że na przykład, nie wiem, Morawiecki ma oddać, przepraszam, teraz nowy minister finansów z rządu Tuska, ma oddać bilion złotych, czy tysiąc miliardów. No długi jest chyba na dwa, łącznie z tym, co jest tam w Banku Gospodarstwa Krajowego, tak? No to musi oddać, nie? No ale nie ma tej kasy. Więc pożycza nowy bilion z hakiem, żeby oddać tamten bilion z odsetkami. No i to jest takie zaciąganie nowego e, długu po to, żeby spłacić stary dług. Jeśli coś takiego dotyczy osoby fizycznej, to to się nazywa spirala zadłużenia. A jeśli coś takiego dotyczy y, państwa, to to się nazywa Rolowanie długu. No i rzeczywiście, tutaj, biorąc pod uwagę, że istnieje bardzo niewielka ilość um, podmiotów, które są w stanie rządowi pożyczyć tak gigantyczne pieniądze, i te podmioty, moim zdaniem, prawie na pewno są w jakiś sposób ze sobą dogadane. Tam jest po prostu bardzo mała ilość ludzi, która zarządza tymi podmiotami. One też bardzo często działają w ten sposób, że jeden podmiot należy do drugiego, drugi do trzeciego, i one są po prostu ze sobą bardzo mocno powiązane. No to w tym wypadku jest taki problem, że jakby to powiedzieć, że. Jakby to tak ładnie powiedzieć, że. O Boże. Po prostu mogą się dogadać i powiedzieć: Dobra, to nikt nie pożycza Polsce. No okej, okay, nikt nie pożycza Polsce. No i wtedy Polska bankrutuje. W związku z tym mogą przyjść do takiego Tuska, Morawieckiego czy innego typa i powiedzieć: Słuchaj, zrób to i to, i to, i to. Albo nie rób tego i tego, i tego, na co my się nie zgadzamy. Bo jak będziesz się stawiał. No to dziś zbankrutujemy kraj. Rzeczywiście to się całkowicie zgadza. O co, o co toczy się gra? Czyli dlaczego nas, dlaczego mamy być biedni? I tu jest pięć punktów z podpunktami. Pierwszy: Wasze zasoby. To nie przypadek, że właśnie tam USA ulokowało swoje bazy. Tego terenu polski zamierzają naprawdę bronić. Czyli rozumiem, że tutaj chodzi o to, że mm, Zachód tak zwany chce nam zabrać nasze surowce na razie będące w ziemi. Oczywiście to określenie Zachód jest pewnie troszeczkę krzywdzące. Tu pewnie nie chodzi o Zachód jako taki, tylko pewne, nazwijmy to, osoby, które w ramach tego Zachodu wiążą jak, yy, yy, jakieś takie bardzo, no mówiąc krótko, zachodnia finansjera, tak. Że chcą położyć, położyć na tym wszystkim łapy, nie? Tyle. I że po prostu my wpędzą nas długi po to, żebyśmy my tymi długami, tymi zasobami te długi spłacali. Szanowni, normalnie, jakbyśmy nie mieli tych długów, to byśmy pewnie na tych surowcach zarobili jakieś gigantyczne pieniądze. A ponieważ będziemy mieli te długi, to de facto te surowce zostaną nam zabrane na poczet tych długów. No, biorąc pod uwagę, jak bardzo pozmieniali w tak zwanym międzyczasie yy, przepisy odnośnie surowców i tak dalej, to rzeczywiście wiele wskazuje na to, że to tą stronę może iść dalej. Wasz samych ludzi. Tania siła robocza, również tu w kraju, czyli jak będziemy biedni, to będziemy gotowi pracować za małe pieniądze, również tu w kraju, czyli jakiś zachodni koncern ulokuje sobie tu w Polsce swoją firmę, tylko po to, żebyśmy my robili za grosze coś, co on normalnie u siebie musiałby ludziom za to dobrze zapłacić. Drenaż mózgów. Najzdolniejsi mają wyjeżdżać, czyli coś, co ja tam na przykład parę razy pokazywałem was. Pokazywałem wam, że właśnie my ludzi uczymy, my wydajemy miliardy na uczenie konkretnych ludzi, a potem ci najzdolniejsi wyjeżdżają sobie na przykład do Stanów Zjednoczonych i wydaliśmy ileś tam milionów na wyszkolenie jakiegoś mega mózga. A potem ten mega mózg pracuje dla amerykańskich korporacji. Mięso armatnie w przyszłych i obecnych wojnach. Drony są drogie. No, biorąc pod uwagę, że z dość dużą dozą prawdopodobieństwa tych konfliktów niedługo będzie dużo, a niezależnie od tego, kto rządzi, to praktycznie każda wojna na świecie jest nasza, nie? Pamiętać, jak pisowcy nam powiedzieli, że wojna o Tajwan też będzie naszą wojną. No to. No właśnie, prawda? W każdą jedną wojnę jesteśmy wpierdzielani i w każdej jednym konflikcie zbrojnym bierzemy udział, nie? Czyli będziemy mięsem armatni, bo, bo jak nie, to nas bankrutują kraj. Oraz tutaj pamiętajcie też, że im ludzie są biedniejsi, tym łatwiej ich namówić do służby w wojsku. Generalnie tak to już jest, że na wojnie giną głównie biedni ludzie. Zobaczcie, czym teraz na przykład Tusk zachęca młodych ludzi do, do odbycia służby wojskowej, takiego podstawowego przeszkolenia wojskowego, po którym składają przysięgę i już są żołnierzami. I w razie W, to będą piersi do wysłania na wojnę. No tym, że zapłaci ileś tysięcy złotych, chyba sześć tysięcy złotych. No to jak jesteś dzieciak, bogatym dzieciakiem z bogatego domu, to ryzykowanie życia, bo to jest dosłownie ryzykowanie życia. Za 6 tysięcy złotych nie wchodzi w grę, tak? Rodzice ci nie pozwolą. Powiedziałem ci, synu, córko, ja ci dam kurde 12 tysięcy, ja ci dam dwa razy więcej. Tylko ty tam nie idź, bo ja chcę, żebyś ty żyła, żyło. Nie chcę, żebyś ginęła. Ty masz być szczęśliwa, szczęśliwy, ty miej swoją rodzinę, a nie kurde, gini w cudzych wojnach. Natomiast biedne dzieciaki. Pójdą, bo dla nich te 6 tysięcy zł to skupa forsy. I tak to działa. Emigranci, którzy pracują, ktoś musi obsługiwać bogatych emerytów na zachodzie. Czyli poza tym, że będziemy tanią siłą roboczą, to jeszcze mamy wyjechać na zachód i właśnie tam. No tak jak tutaj on powiedział, obsługiwać bogatych emerytów na zachodzie. 3. Kontrola nad terytorium do celów tranzytowych. Myślisz, że to przypadek, że niszczą wasze firmy transportowe oraz PKP Cargo? No właśnie. My jesteśmy w takim obszarze, że jesteśmy po prostu idealni do zarabiania gigantycznych pieniędzy dzięki przewożeniu towarów ze wschodu na zachód. No ale najpierw zaczęli niszczyć nasze firmy transportowe, takie typu tiry. One dziwnym trafem mają się coraz gorzej a teraz jeszcze rozwalają PKP Cargo i jednocześnie już nam się mówi, że na to miejsce wchodzi ukraińskie Cargo. No, to jest jakieś <laughs> niesamowite. To rzeczywiście trzeba polityka albo przekupić, albo szantażować, żeby się na coś takiego zgodził, nie? Cztery. Spolegliwość przy kolejnych pandemiach i projektach transhumanistycznych. Czyli rozumiem, że tu chodzi o to, że Zauważono przy poprzedniej zarazie, że to, że ludzie mieli za dużo oszczędności sprawiło, że nie słuchali się, że byli tacy no, niechętni do wdrażania różnych rzeczy, które wówczas były robione, czyli tam tego preparatów i wielu innych rzeczy, no bo taki lewar pod tytułem, a to jak nie, nie przyjmiesz preparatu, nie będziesz miał, nie będziesz miał paszportu, to no, niestety nie będziesz mógł normalnie funkcjonować, chodzić do pracy, a umrzesz z głodu. No to spotykała się, a wiesz co, mam dużo oszczędności w walsie. No to teraz tak chcą zrobić, żebyśmy byli biedni, a do tego jeszcze na poziomie krajowym, żeby był lewar na rząd, że róbcie, co wam każemy, prześladujcie swoich ludzi tak, jak wam każemy, bo jak nie, to wam zbankrutujemy kraj. Zwróćcie też uwagę, że to jest mowa o transhumanizmie. Transhumanizm, czyli pewne. Hmm, procedury, które mogą doprowadzić do ulepszenia człowieka jako takiego, ale które są z definicji piorunsko niebezpieczne. No i na kimś trzeba to będzie testować, nie? żeby się tam potem nie okazało, że jacyś bardzo bogaci ludzie, którzy mm, przyjmą te procedury transhumanistyczne na przykład po to, żeby dłużej żyć albo w lepszym zdrowiu, um, jakoś źle, źle na tym wyjdą. No to tutaj proszę bardzo, populacja Polski. Służy dla królika doświadczonego kontrola terytorium do celów przesiedleńczych. Polska to piękny i spokojny kraj, ze wspaniałym klimatem, wolny od napięć, uprzedzeń rasowych i religijnych. Wiele bogatych grup społecznych, lub nawet całych narodów chciałoby tu mieszkać, zwłaszcza w obliczu wojen w swoim kraju. W tym domowych. Nie, nie chodzi o niebiańską Jerozolimę. To wymyślono po to, by złapali się na to idioci lub przekupieni ludzie i odwracali uwagę od szerszego kontekstu. Ja nam dalej tłumaczę, że szerszy kontekst jest taki, że generalnie Polska to jest taka ostoja normalności w świecie zachodu, gdzie można bezpiecznie wyjść na ulicę, że cię inżynier nie ubogacił kulturowo. Gdzie ludzie pochodzenia żydowskiego mogą normalnie funkcjonować bez, um, bez ryzyka, że ich inżynier ubogacił kulturowo, i że generalnie cała masa różnych, bogatych ludzi z różnych miejsc świata zachodu chętnie by przeczekała um, nadchodzące zawieruchy w naszym kraju, bo tu po prostu będzie bezpiecznie, a jednocześnie u nas będzie. Dobry klimat, i coś nadal na, mówi na końcu, że w kolejnym liście wytłumaczę więcej o co chodzi o klimat, i żebym przypomniał sobie teorię o przebiegunowaniu. I tyle. Pozdrawiam drodzy Państwo bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.